Ładowarki teleskopowe Massey Ferguson wyposażone są w przekładnię hydrostatyczną. Do jej obsługi służą dwa pedały. Pierwszy to jest pedał przyspieszenia, drugi to jest pedał hamulca. W pedale hamulca została zintegrowana funkcja pełzania, a zatem podczas jazdy, kiedy chcemy precyzyjnie dojechać do dużej przyczepy, na którą będziemy ładować zboże, a jeszcze w międzyczasie chcemy unieść wysoko teleskop po to, żeby unieść łyżkę ze zbożem, możemy delikatnie nacisnąć pedał hamulca po to, żeby uruchomić funkcję pełzania, funkcję incingu, a pedałem przyspieszenia możemy cały czas sterować obrotami po to, żeby wydatek oleju był większy, żeby bardzo szybko podnieść ten teleskop. A zatem w rzeczywistości, aby pracować taką ładowarką, aby ją obsługiwać, wybieramy kierunek jazdy, na przykład do przodu, naciskamy pedał przyspieszenia i ładowarka nam rusza. Puszczamy pedał przyspieszenia, ładowarka się zatrzymuje. By zmienić kierunek jazdy, zmieniamy kierunek, naciskamy pedał przyspieszenia i jedziemy w przeciwnym kierunku. Funkcja pełzania wygląda w ten sposób, aż naciskam delikatnie pedał hamulca i w początkowej fazie ładowarka zostaje delikatnie, jej prędkość jazdy jest delikatnie zwolniona. Czyli w tym momencie mamy czas, żeby unieść teleskop, zwiększyć obroty silnika, a unieść teleskop wyżej. Im bardziej będziemy przyciskać pedał hamulca, tym bardziej będziemy ładowarkę zwalniać, aż do momentu końcowego, który przeskoczymy i wtedy ładowarka się zatrzymuje, uruchamia się hamulec. W przypadku tego modelu ładowarki Massey Ferguson przekładnia hydrostatyczna ma dwa zakresy przełożeń oznaczone cyframi 1-2 na tym przycisku. Po przełączeniu widzimy na wyświetlaczu, zmieniło się też oznaczenie, na 1. Ponownie wrócimy do drugiego zakresu. Ponadto też mamy dwa półbiegi hydrauliczne przełączane podczas jazdy, czyli żółw i zając. Aby je przełączyć, naciskamy tutaj przycisk z tej strony na przełączniku zespolonym i przełączamy na szybszy lub wolniejszy półbieg jazdy. Wszystkie ładowarki Massey Ferguson mają również zintegrowaną funkcję pełzania. Tą funkcję uruchamia się po naciśnięciu tego tutaj przycisku, a zatem podczas jazdy mamy standardową prędkość przypisaną do danego przełożenia. W tym przypadku jedziemy na drugim biegu, na półbiegu żółw i prędkością sterujemy za pomocą pedału przyspieszenia. Natomiast kiedy naciśniemy przycisk pełzania, przełączamy na prędkości pełzające i tutaj sterujemy prędkością jazdy za pomocą tych przycisków plus, minus umieszczonych w górnej części joysticka. A zatem teraz mamy już prędkość obniżoną. Gdybyśmy potrzebowali jeszcze niższą prędkość jazdy, na przykład do zamiatarki, przyciskając przycisk minus, zmieniamy prędkość na wolniejszą. A zatem możemy sterować pedałem przyspieszenia, sterujemy obrotami silnika po to, żeby obroty hydrauliki były dedykowane do danego sprzętu, do danej maszyny. Natomiast przyciskami plus i minus możemy zwiększać lub zmniejszać prędkości jazdy. Cała regulacja odbywa się cały czas płynnie, że mamy w każdej chwili możliwość zmiany prędkości jazdy tejże ładowarki. Jeżeli chcemy zrezygnować z tej funkcji, ponownie naciskamy ten przycisk i ją wyłączamy. Prezentowana ładowarka wyposażona jest w automatyczną aktywację hamulca postojowego, a mianowicie w momencie, kiedy zatrzymujemy się, kiedy przekładnia wchodzi w tryb neutralny, hamulec postojowy załącza się automatycznie, czyli na przykład podczas jazdy ruszamy, ładowarka jedzie, zatrzymujemy się i po kilku sekundach automatycznie załączy się hamulec postojowy po wyborze prędkości, po wyborze pozycji neutralnej, czyli w tym miejscu widzimy, że hamulec postojowy się włączył. No i ponownie w momencie, kiedy będziemy ruszać, automatycznie ten hamulec się zluzuje. Czyli nie ma żadnej dźwigni, nie musimy dźwignią czy przyciskiem włączać lub wyłączać hamulca, tylko włącza się on i wyłącza automatycznie. W desce rozdzielczej mamy przycisk informacyjny, przycisk I. Służy on do wyboru kolejnych ekranów, które będziemy obsługiwać. I tak dla przykładu przejdziemy przez wszystkie funkcje, które mamy zlokalizowane w tym wyświetlaczu. Pierwsza funkcja to jest automatyczne włączanie wstecznych obrotów wentylatora. Możemy ustawić odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi włączeniami. Tutaj w tym przypadku mamy ustawione 30 minut. Możemy to regulować w zależności od naszych potrzeb. Plus dodatkowo możemy manualnie włączyć tą funkcję, naciskając tutaj ten przycisk. Kolejny ekran pokazuje nam motogodziny silnika od początku jego pracy. Następnie wyświetlacz będzie nam pokazywał prędkość jazdy, obroty silnika. Ten licznik wskazuje godziny pracy od danego momentu. Licznik ten możemy kasować, czyli na przykład jeżeli byśmy chcieli sprawdzić, ile czasu potrzebowaliśmy na wykonanie określonej czynności, możemy ten licznik wykasować i ten czas zostanie zliczony. Żeby skasować ten licznik, wystarczy przycisnąć ten przycisk przez 3 sekundy i licznik się kasuje i zaczyna nam od nowa zliczać godziny pracy ładowarki. Ten licznik pokazuje nam, ile zostało godzin do kolejnego przeglądu serwisowego. Ten licznik pokazuje nam kąt uniesienia teleskopu. Kiedy będziemy podnosić, natychmiastowo zmienia się ten parametr. Tutaj mamy pokazaną funkcję prędkości pełzających, czyli C. W momencie, kiedy włączymy tą funkcję, pokazuje się ostatnie ustawienie. Kiedy ją wyłączymy, mamy informację, że ta funkcja jest rozłączona. W tym miejscu pokazuje nam się funkcja, która służy do regulacji wydatku oleju hydraulicznego na teleskop. Czyli możemy sobie wyobrazić pracę takiej ładowarki w momencie, kiedy pracujemy z łyżką, kiedy potrzebujemy jak najszybszy czas załadunku, kiedy liczy się wydajność. Pracujemy z normalnym ustawieniem na 100% możliwości. I tak mamy też w tej chwili. Widzą Państwo, z jaką szybkością podnosi się i opuszcza teleskop. Natomiast kiedy potrzebujemy, żeby pracować bardziej precyzyjnie, dokładnie, na przykład z paleciarką, możemy sposób działania tej funkcji regulować. Aby aktywować tą funkcję, naciskamy tutaj ten przycisk. Przycisk się podświetla, funkcja zostaje aktywowana i w tym momencie mamy zmniejszony wydatek oleju na teleskop i automatycznie ten teleskop będzie pracował z mniejszą szybkością. Ponadto możemy również regulować tą szybkość. Przyciskami plus minus, które mamy na joysticku, możemy tą szybkość regulować. Zmienia się ona co 5 i teraz mamy pokazane, widzimy, w jaki sposób ta funkcja działa. Przyciskając przyciskiem widzimy, że teleskop zwiększa swoją prędkość. Przyciskając minus, przeciwnie, teleskop będzie pracował wolniej. No i tak samo podczas opuszczania. Przechodząc dalej jeszcze, tutaj mamy ekran, w którym możemy ustawiać ilość oleju, która jest podawana na trzecią sekcję hydrauliczną, czyli na przykład podczas pracy z silnikiem hydraulicznym do zasilania potrzebujemy większy wydatek, wtedy możemy ustawić na 100%, natomiast przy pracy z osprzętem, który nie potrzebuje tak dużego wydatku, na przykład gdy będziemy pracowali z krokodylem, chcemy zamknąć szczękę, nie potrzebujemy tak dużego wydatku oleju, wtedy podobnie jak wcześniej przyciskami plus, minus zmniejszamy sobie ten wydatek po to, żeby praca tym elementem była płynna. Przyciskając dalej przechodzimy do kolejnej funkcji, którą już omówiliśmy. Wszystkie ładowarki Massey Ferguson mają 3 tryby skrętu. Do ich zmiany służy tutaj taki oto przycisk. i te trzy tryby można zmieniać automatycznie, czyli przy przejściu z jednego ustawienia na drugie ładowarka, podczas gdy koła przejdą przez pozycję środkową, automatycznie zmienia ustawienie. Czyli w tym momencie mamy ustawione 4 koła skrętne, skręcamy 4 kołami, dzięki temu ładowarka jest zwinna, zwrotna, będzie pracowała bardzo dobrze i wygodnie w ciasnych budynkach. Natomiast chcemy ustawić przychód, przełączamy to ustawienie i ładowarka w momencie, kiedy, jak już wspominałem, koła przejdą przez pozycję środkową, przestawiają się w to ustawienie i mamy ustawienie przygochodu. Żeby wrócić ponownie w to ustawienie, przyciskamy i ponownie koła przy przejściu przez pozycję środkową przechodzą nam i skręcamy 4 kołami. Prezentowana ładowarka posiada amortyzację wysięgnika. Są to 2 duże amortyzatory zamontowane pod teleskopem. Aby ją włączyć, wystarczy unieść teleskop i w tym momencie przycisnąć ten oto żółty przycisk pod wysięgnikiem. Po włączeniu tej funkcji pokazuje się taka tutaj niebieska kontrolka, która informuje, że teleskop został włączony. I widzimy, że teleskop jest teraz amortyzowany, także podczas przejazdów po nierównościach będzie on płynniej pracował, przejazdy te będą bardziej komfortowe. Aby tą funkcję wyłączyć, po niej naciskamy przycisk i amortyzacja zostaje wyłączona.